I witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Rata, jestem trenerem personalnym z wielkim stażem, szkoleniowcem, jak również czynnym sportowcem. Dalej będziemy poruszali tematykę podstawowych błędów, jakie jestem w stanie, byłem w stanie i w sumie cały czas spotykam na siłowniach. Poprzez obserwację ludzi widzę jakieś tam powielające się schematy, które gdzieś głęboko zostały dawniej zakorzenione. I ludzie często je powtarzają i trenują w sposób nieefektywny. O takich błędach sobie rozmawiamy. Dzisiaj sobie porozmawiamy odnośnie treningu ramion. I oczywiście mówimy tutaj przede wszystkim o mięśniu naramiennym, mięśniu dwugłowym ramienia, trójgłowym ramienia. Troszeczkę o przedramieniu sobie też powiemy. I teraz tak, większość osób, które przychodzi na siłownię, jest jeden z takich podstawowych celów, jest to, żeby mieć większy obwód w ramieniu. Przez to dochodzi do błędnego założenia, że trzeba wykonywać trening na mięśnie ramion bardzo intensywny, dużą liczbę różnych ćwiczeń i często wykonywać tak naprawdę. Pamiętajmy przede wszystkim, że patrzymy na całe ciało jako na całość. Patrzymy na proporcje oraz na wielkość mięśni. W momencie, w którym widzimy, że nasz mięsień dwugłowy ramienia jest mięśniem niezwykle małym, czyli stymulowanie go trzema bądź nawet czterema ćwiczeniami, z czym często się spotykałem, nie będzie tak naprawdę adekwatne, bo tyle ćwiczeń możemy również wykonywać na przykład na trening mięśni pleców. A różnica pomiędzy mięśniami pleców a dwugłowym ramienia jest dość znaczna. Więc przede wszystkim podstawowym takim błędem, jaki zauważyłem, jest to, że zbyt duża liczba ćwiczeń, czyli przestymulowanie mięśnia, wychodzenie ze stref hipertroficznych, wchodzenie strefy treningu wytrzymałościowego. Trening wytrzymałościowy buduje nam wytrzymałość mięśniową, a nie buduje nam mięśnia, czyli nie dochodzi do tych mikrouszkodzeń włókien mięśniowych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że faktycznie dalej patrząc na nasze ramię, mamy mięsień trójgłowy ramienia. Czyli mięsień trójgłowy ramienia w głównej mierze odpowiada za wielkość ręki. To jest 3/4 ramienia. I jeśli już chcemy faktycznie dołożyć większą liczbę ćwiczeń na ramiona, to powinniśmy skupić się bardziej na mięśniu trójgłowym ramienia. Poza tym jeszcze mamy trzeci mięsień, który jest ukryty, jest mięsień ramienny, który jest tak jakby po środku pomiędzy dwugłowym a trójgłowym ramienia. Go również powinniśmy trenować. Więc o nim też nie możemy zapominać, bo on tak naprawdę wypycha nam ten biceps i triceps do tyłu i też odpowiada za objętość ramienia. Poza tym też powinniśmy pamiętać, że to jest większość uwarunkowań genetycznych. Czy my posiadamy duży gen do ręki, czy nie posiadamy go. Po prostu mamy partię dominującą w naszym ciele. Niektórzy mają plec dominujący, niektórzy klatkę piersiową, niektórzy nogi, ręce i tak dalej. Więc tak jakby powinniśmy czasami też po prostu się pogodzić z tym, w jaki sposób nasze ciało się rozwija, niż na siłę dodatkowo szukać, nie wiem, dodatkowych bodźców czy stymulantów, ponieważ może to prowadzić do kontuzji, a w najlepszym wypadku to po prostu nic nam nie da i to będzie jakąś tam stratą czasu. Można by ten czas wykorzystać dużo, dużo efektywniej na tej siłowni i trenować inne partie i bardziej pracować wielostawowo nad naszym ciałem. Więc to jest podstawa. Druga rzecz to jest nieprawidłowe zakresy ruchów, czyli pracujemy tylko w bardzo krótkim zakresie ruchu na bicepsie. Pamiętamy, że tu jest potrzebna jeszcze rotacja, supinacja, pronacja, ruch z supinacyjnego do pronacyjnego, żeby pełnić ten biceps, żeby te włókna mięśniowe porozciągać. Jeśli mówimy o mięśniu trójgłowym, to taki ruch jest za krótki, musimy, żeby zaaktywować głowę długo, musimy wydłużyć ten ruch i w taki sposób jeszcze wtedy jesteśmy w stanie zapracować w całym tym zakresie ruchu. Kolejna rzecz, mięsień ramienny, który trenujemy po prostu poprzez chwyt młotkowy.
też często jest zapominana praca nad chwytem motkowym, a właśnie dzięki nim fajnie możemy wzmocnić właśnie sam ten mięsień ramienny, czyli ten mięsień, który jest pomiędzy bicepsem a tricepsem. Czy warto wykonywać trening na przedramion, który niejednokrotnie gdzieś tam spotykam się na siłowniach? Moim zdaniem nie warto wykonywać tego typu treningu, gdyż to jest na tyle mała partia, że ona będzie się wyrabiała w trakcie. Czyli w momencie, w którym my na przykład wykonujemy martwy ciąg, wykonujemy rack pulse, wykonujemy wykroki na przykład, świetny sposób izometryczny, nasze przedramiona nam pracują. Więc dodatkowa praca nad izolacją, dodatkowa praca nad przyciąganiem, bądź w ten sposób przyciąganiem, zginaniem, nie ma takiej potrzeby. Chyba że trenujemy pod dany bój, w którym potrzebny jest bardzo mocny uchwyt dłoni i wtedy typowo pod to pracujemy. Ale ogólnie typowo pod sylwetkę nie jest nam to potrzebne zupełnie. Więc to jest to odnośnie tego, czyli tak jakby nie tracimy czasu na przedramiona. Na trójgłowym możemy wykonać nawet do 3 ćwiczeń. Jedno ćwiczenie na mięsień ramienny i jedno ćwiczenie tak naprawdę, maksymalnie 2 w zupełności, to już jest tak jakby podaję w górnych granicach, wystarczą na mięsień dwugłowy. Pamiętamy o pracy w całym zakresie ruchu, pamiętamy o pracy też izolowanej pod pełnym napięciem, czyli z linką. Nie potrzebujemy tutaj większych ciężarów, ponieważ kiedy będziemy pracować nad naszym mięśniem dwugłowym, to będziemy również aktywować mięsień naramienny, czyli będziemy w ten sposób się odginać. To również jest błędem, nie powoduje to hipertroficznej odpowiedzi. Pamiętajmy, że jeśli chcemy stymulować nasz układ nerwowy, to stymulujemy go ćwiczeniami wielostawowymi, a nie z ćwiczenia jak na przykład uginanie przedramion, tworzymy ćwiczenie wielostawowe. Pamiętamy, że duże, ciężkie ćwiczenia są jak najbardziej, jeśli chodzi o budowanie masy mięśniami, potrzebne, ale nie, tak jakby ciężkimi ćwiczeniami trenujemy układ nerwowy, czyli ogólnie, żeby tak jakby się rozrastać, ale nad taką małą partią trenowanie bardzo dużymi ciężarami jest po prostu najzwyczajniej w świecie zwykłym błędem i nie powinniśmy tego wykonywać. Tu praca na małych ciężarach, praca izolowana, praca nad czuciem mięśniowym, więc to wtedy przyniesie nam efekty. Te duże, ciężkie ćwiczenia zostawmy na inny dzień treningowy. Jeśli mówimy natomiast odnośnie mięśni naramiennych, też powinniśmy przede wszystkim skupić się na tym, żeby pracować w głównej mierze nad wznosami oraz nad odwodzeniem horyzontalnym, ponieważ mięsień naramienny przedni jest zawsze przetrenowany. Cały trening push polega na wypychaniu, w którym mięsień przedni naramienny pracuje świetnie. Moim zdaniem nie powinniśmy go trenować, ewentualnie jedno ćwiczenie na sam koniec wdrożyć, to będzie w zupełności wystarczy. 2 ćwiczenia, wznosy. Wznosy mogą być troszeczkę z większym ciężarem, drugie mogą być z linką, żeby czuć pełne napięcie, bo już jak niejednokrotnie mówiłem, to właśnie ta część boczna czy tam środkowa w głównej mierze odpowiada za wielkość naszego ramienia i tutaj 2 ćwiczenia w zupełności wystarczą. Odwodzenie horyzontalne, również 2 ćwiczenia i tutaj pamiętamy, ten mięsień jest tylny akton barku jest bardzo małym mięśniem i bardzo łatwo go przetrenować i fajnie by go wrzucić gdzieś tam na sam początek treningu małym ciężarem, naprawdę nawet zakresy do 20 powtórzeń świetnie się sprawdzają i wtedy będziemy mieli dobrą odpowiedź właśnie dla tego mięśnia. No nawet na sam początek rzucił, później bym rzucił wznosy, później trening ogólnie cały na ramiona, na biceps i triceps i będzie wtedy to dobry trening, jeśli mówimy po prostu o samych ramionach, więc tak naprawdę więcej nie potrzebujemy, bardziej tak jakby tą energię, którą gdzieś tam chcemy wykorzystać ten trening ramion, zostawiłbym po prostu na inny dzień, w którym trenujemy ciężko inne partie mięśniowe, bo w trakcie robienia klatki piersiowej świetnie nam się rozbudowywuje triceps i świetnie nam się rozbudowywuje mięsień naramienny. W trakcie rozbudowy pleców świetnie nam pracuje biceps.
Mięsień ramienny również też jest zaangażowany. Przedramiona pracują przy martwych ciągach, przy wszystkich ćwiczeniach, których musimy też trzymać izometrycznie, więc na tym bym się skupiał i efekty na pewno przyjdą. W dzień taki lżejszy możemy jak najbardziej izolowane ćwiczenia dołożyć, skupić się na czuciu, na małych ciężarach, nie ruszać tego naszego układu nerwowego i wtedy na pewno będziemy mieli świetną odpowiedź. Te mięśnie się nam tutaj na ramion bardziej użylą, nabiorą kształtów, I tak naprawdę będziemy tylko z tego zadowoleni, a przestymulowanie ich nie przyniesie niestety żadnych rezultatów. Bardzo dziękuję za uwagę.